Witam Was moi drodzy, gorąco i serdecznie, z tej strony Juken, przed nami 15 odcinek z Hotel Business Simulatora. Seria już powoli będzie dobiegała końca, bo już coraz mniej mamy do zrobienia. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, udało nam się wbić wszystkie pokoje na 5 gwiazdek. Daje to satysfakcję, a z drugiej strony czuję ogromny niedosyt, że nawet jakiś komunikat mi nie wyskoczył, że coś osiągnąłem, że jakiś... Jakiś challenge, powiedzmy, wykonałem. Brakuje mi tutaj tej zadania, zadaniowości w tym symulatorze, zdecydowanie. Dziś, w czasie, kiedy mamy pokoje powynajmowane, żeby nie siedzieć na tyłku, weźmiemy się, moi drodzy, tylko muszę zobaczyć, co tu mam. Tak, wykładzina szara będzie nam potrzebna, może trochę różowego, różowej farby. Później zajmiemy się innymi rzeczami. Więc te dwie rzeczy sobie zamówimy, moi drodzy. Chciałbym troszeczkę to lobby zrobić. Generalnie, żeby ten, te, te wszystkie. Zobaczmy, ile mamy kasy. No może tak dużo to nie. I to była chyba ta druga wykładzina. No to tyle, ile dobijemy, tyle dobijemy. Dobra. Także w tym czasie, jak mamy pokoje zamknięte, zajęte, tak, to, to tutaj sobie. A jeszcze lampki mogłem domówić, bo akurat widzowie, lampki można tu w recepcji pozmieniać, ale to jest jedyne, co można i to też jest dla mnie właśnie. Ja bym tutaj. Jestem gotów, żeby dać po prostu takie podsumowanie tego, tej serii i tej tej gry. Bo tutaj zdania nie zmieniam. Mimo, że ona jest kiczowata, to mnie wciągnęła, was wciągnęła super. Natomiast i, i robi to fajne wyświetlenia, więc bardzo mi miło, drodzy widzowie, że jesteście, że oglądacie, że subskrybujecie mój kanał. Bardzo wam dziękuję. Jestem wdzięczny, uśmiecham się do was szeroko. Fajnie, że jesteś, drogi widzu, drogawicko. Natomiast, no podsumowując, zobaczcie, nic nie możemy zrobić z logo mm, hotelu, tak? Nie możemy go odnowić. I tak zgadzam się tutaj z jednym komentarzem widza, że no to straciłoby klimat, jeśli byśmy tu, nie wiem, odmalowali to na nowo. Natomiast uważam, że powinna być jakaś możliwość no, takiego odnowienia, wyczyszczenia, tak bym to nazwał, nie? Czy okna troszkę odnowić, czy właśnie baner wstawić, czy tutaj na przykład móc, nie wiem, troszkę inny chodnik zrobić. No wiecie, to też jest jakby obiekt teren hotelu, tak? Druga rzecz, kompletnie niczego nie można zrobić w recepcji. To znaczy, możemy, widzicie, tylko wymienić podłogę, tylko możemy sobie pomalować ściany. No i lampy wymienić. Nie możemy tu, nie wiem, wstawić jakiejś sofy, nie możemy tu tak naprawdę nic. Na korytarzach też lampy wymienimy, także ja te lampy pokupuję, nie bójcie żaby. Zaczniemy, moi drodzy, od domalowania tego, co jest niepomalowane. Na razie wybieram ten, tę teksturę, a później będziemy, na no zawsze pamiętajcie, że przemalować będzie można, no bo już będziemy mieli tyle kasy, że już w zasadzie jesteśmy na tym etapie. Więc no właśnie, to już zaczęliśmy pracować, a już gagatek mi ziewa, także no to można tak, to można popracować, nie? Z tym łosiem, kurde. Śmierdzącym leniem, jednym. No, także tu nam się skończyło. Jeszcze bym chciał tylko tą podłogę zanim go położę do spania. Ale na dole chyba mamy wszędzie podłogę ogarniętą. Tak, no tutaj właściwie no to miejsce to już mówiłem dziesiątki razy, że tutaj brakuje jakiejś restauracji, bufetu, czegoś, co by pasowało. No dobra, to idziemy jeszcze podłogę zrobić na górę. Moi drodzy. A wykładzinami pasuje. Najbardziej słuchajcie mi, ta wykładzina pasuje, bo tak wiecie, no w hotelach są de facto na korytarzach takie, znaczy nawet i w pokojach są takie wykładziny, wiecie, takie, że tak powiem, Włochate. to jest bardziej taka biurowa, bym powiedział, wykładzina, no ale nie chciałem oczywiście w pokojach takich dawać podłóg. I oczywiście celem będzie, ale to już myślę, że następny odcinek, przeremontowanie wszystkich pokoi, to znaczy sprawienie, aby nasze pokoje. O! Wszystkie. Czyżbym tak wyliczył? Słuchajcie, do perfekcji widzowie, nie no, to mi zostawcie chyba jakieś serduszko w komentarzu. Chociaż jak mi twórcy gry nie gratulują, to chociaż wy mi pogratulujcie. Zobaczcie, zupełnie nieświadomie udało mi się trafić. Tyle ile wykładziny potrzeba, tyle zamówiłem. No rewelacja. Ciekawe, czy da się schody też wykładzinom obłożyć. Przypuszczam, że powinno się dać. I tu bym się zastanowił. Ale czekajcie, jeżeli mamy te deski, a da się łenie. No widzowie, schody to nie wykładzina. Schody to słuchajcie, muszą być... Aha, to czyli jedno kliknięcie całe schody zmienia. Słuchajcie, schody to muszą być drewniane. Dobra. Czyli ciekawe, czy też da się schody zrobić do naszego miejsca do spania. Czekajcie, gdzie ja idę? A, naokoło poszedłem. Kurde, się zawiesiłem. Zobaczcie przez tego ziewającego katareniarza jednego. Kurde, źle poszedłem. To tu może da, też da się schody zmienić. Tu bym sobie dał akurat jaśniejsze, jakby się dało, ale nie da się, bo po co by się miało dać? No pewnie tam, gdzie you can't śpi, w podziemiach nic się nie da. Ściany nie pomalujesz, nic nie zrobisz. Ja nie wiem, widzowie, nie, to jest skandal. Dobrze, czyli mamy ogarnięte w zasadzie podłogi. Te panele, które mam, mi się oczywiście przydadzą do pokoi, więc jak najbardziej tak. Kolejnym ruchem to będą lampki na korytarzu. Po prostu teraz chciałbym się za lobby wziąć. Ale mówię, no nadal jest to dla mnie niesmak, że nie można tu, nie wiem, kwiatów różnych wstawiać. Przecież słuchajcie. Recepcja zawsze jest miejscem takim no, reprezentacyjnym. Powinniśmy mieć wybór taki, że wybieramy tą ladę, czy dokupujemy coś do tej lady, tak? że zmieniamy wygląd tej recepcji, że ten komputer badziewny zamieniamy na lepszy, który oczywiście kosztuje załóżmy nawet 10 tysięcy. Byłby challenge, że zbieramy na komputer, tak? a nie takie G by tutaj stało. Że jakaś sofa, no bo przecież czasami ludzie tutaj siedzą, jakaś sofa, stolik, żeby mogli sobie kawkę wypić, czy nawet jakiś tutaj automat, powiedzmy, z kolą, czy, czy nawet z wodą, i takie dodatkowe, tak. No naprawdę, brakuje tego, widzowie. Brakuje takich drobnych rzeczy, nie? I to naprawdę jest bardzo mało ambitne ze strony twórców, bardzo słabe. No, nie jest to oczywiście jedyna rzecz, jedyna moja uwaga. No, nic mamy pełne obłożenie, i. A nie, pokoje nam się pozwalniały. Dobrze. 104, 105. Pokoje nam się pozwalniały. To przy okazji się przekonamy, jak to w pokojach wygląda. No właśnie. Pokoje bym, słuchajcie, chciał oczywiście w taki sposób, moi drodzy, ogarnąć, że. No to jest luksusowy, więc raczej tu bym wiadomo, że łóżko luksusowe bym wstawił, ściany bym pomalował, ale chyba nie mamy farby, więc sobie darujmy. To będzie temat na następny odcinek, odnawianie pokoi. Czyli będzie, słuchajcie, wymiana mebli i wszystkie meble w tych takich, no już wiadomo, że nam to nic nie da, bo i tak nie... Ja... A, i w łazience chciałbym, żeby wszędzie były te takie fajne wykładziny łazienkowe. No Teraz nie mamy za co to kupić, więc no niestety. Trzeba trochę kasy zarobić. Natomiast właśnie bym chciał, żeby... O, tu na przykład dorobić podłogę, no ale chyba też podłogi nie mamy. A może mamy? A mamy. No tak, mamy, to to akurat już zrobimy, bo to, to akurat widzowie razi po oczach, nie? I w łazience wtedy ta podłoga łazienkowa. Jakieś tam jacuzzi można... Czyli projektowaniem się zajmiemy w następnym odcinku. Ustawianiem tego, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Wiecie, żeby, żeby... Może sprzedamy niepotrzebne meble. Może oczywiście do tego pokoju przykładowo, skoro to jest apartament, to coś się gdzieś dostawi, tak? W sumie tą sofę można przestawić, żeby telewizor... No zobaczymy. Czyli celem będzie po prostu to już tak zaprojektować, żeby to jakiś sens miało, bo teraz to jest tak, wiecie, porzucane, nakiećkane, byle jak, byle gdzie. A też nie o to chodzi, moi drodzy. Jeszcze mi nikt w dzwona nie wali. Yy, ściany. Ściany na pewno bym chciał jeszcze dzisiaj skończyć tutaj. O, już ktoś dzwoni. No to niech dzwoni, bo bo chciałbym tutaj domalować resztę ścian, moi drodzy. Także na pewno o, kolejka się ustawiła. O, pani to może bez pościeli, bo pani w stroju. 104 chyba nie było pościeli, ale na jeden dzień to mi szkoda pani. Kurde, tam jest jeszcze, jeszcze 109 i 206, 207. Zobaczymy, czy zapamiętam. A ta już się opierdziela. No widzowie, litości. Dobra, do 109 kobite dajemy, bo ona w stroju przyjechała. To pościeli kobita nie potrzebuje, także ją do 109 dajemy. Takiej gorąco to nie musi pościeli mieć. Ten na 6 dni, no to by wypadało go zameldować gdzieś. To, to zrobiliśmy, alkohole ma. Ten na 5 dni, ten też na 6 dni. No to do 105. A 108, moi drodzy, alkohole by trzeba uzupełnić. Ta niech kobicina posprząta szybko. O, już koniec alkoholi. Widzicie, i tak to wygląda. No nic, to robimy zamówienie, bo naszym celem na dzisiejszy odcinek jest i tak renowacja hotelu, a nie, a nie bawienie się tylko z pokojami. No ale sami rozumiecie, żeby wyrenować, yy, renowację zrobić hotelu. Nie wiem, kupię 30. Yy, co do podłogi, to może wiecie, co już bym To była chyba ta podłoga Łazienkowa, taka ładna. Bo wall to jest ściana, wiadomo. To były brzydkie te płytki, ale te były ładne na podłogę. Tylko. Jest... Które to były? To były chyba te, żeby się nie okazało, że to były te. Wiecie, że nie wiem, które to były. Wydaje mi się, że były te. Wezmę na próbę. Wezmę na próbę, ale przede wszystkim drinks. Teraz tych drinków słuchajcie, zamówię na fula już 26. Dobra, pani jeszcze chwilę poczeka, bo muszę sprawdzić w pokoju 108, jak ta podłoga i alkohole uzupełnić. No, także dzisiaj sobie chciałbym taki krótki odcinek po prostu zmalowania. No i praktycznie, jeżeli my zrobimy moi drodzy, te No, jakby projektowanie tych, tych pokoi hotelowych, to nam się już skończy, jakby. Dalsza rozgrywka, no bo co będziemy mogli tu robić? Nie ma żadnego challenge'u. Jestem z tego powodu, mówię, bardzo niezadowolony. No, ale nie chcę naprawdę narzekać. Łee, zaczyna się. To był pokój 108. Zaczyna się, widzowie. Gdzieś miałem jeszcze czerwoną farbą coś pomalować. Może te luksusowe, słuchajcie, pokoje pomalujemy czerwoną farbą. Może tak zrobimy. A tu sobie sprawdźmy z tą podłogą od razu, moi drodzy. Tak, oj nie, to nie była ta podłoga. Widzowie, dobrze, że tylko dwie zamówiłem. To nie była ta podłoga, bo to, jest to... to są te brzydkie płytki, a tamte były takie ładniejsze. One miały taki wzorek, więc to nie była, słuchajcie, ta podłoga. Źle zamówiłem podłogę, dobra. Trudno. Dobra, to kobiecinę, ile ona chce, dwa dni, no to do 108 niech idzie na dwa dni. I tu jeszcze jest 200, 102, trzeba by alkohole uzupełnić. No pamiętajcie, no ja te alkohole maniakalnie, słuchajcie, uzupełniam, bo na nich jest biznes. No może nie być posprzątane, ale alkohole muszą być. Chociaż wiecie co, tak już mi to weszło w krew, te sprzątanie, że jakoś, nie wiem. Taki realizm sobie zacząłem nadawać tej rozgrywki, że oczywiście czasem zdarzy się nie posprzątać albo nie posprzątać dokładnie, że nie, nie, spin nie spinam się do tego, ale szczerze, jakoś mnie to by razi, razi w oczy, nie? Jak nie posprzątam? Razi w oczy. Dobra, do 102 dwójki kobiecinę można zameldować. To dwójka gotowa na jedną noc i tu Pani chce na pięć, to do 203 Panią damy. 203 poczeka Pani chwilę, bo też trzeba alkohole uzupełnić. O, ładnie te schody teraz wyglądają po przeróbce. To była 203? To była. A, żebym to jeszcze jakąś pościel przy sobie miał. Niestety nie mam pościeli na zapas. I muszę tak sobie radzić jak sobie radzę, że niektórym nie daję pościeli. Przez co potem jakieś minusy zapewne dostaję. No ale trudno, słuchajcie, oj, te, te, te. Jakby ja wam mówiłem to ostatnio, jakby no nie mam, słuchajcie, widzowie, tej motywacji, tak? Yy, kompletnie nie mam tej motywacji z tym. Yy, jakby tak sprzątaniem, z tym zbieraniem tych, tych łapek w górę. Znaczy, swoją drogą, drogi widzu, jeżeli mi chcesz zostawić łapkę w górę na, pod filmem, to będzie mi bardzo miło. Będę bardzo wdzięczny, jak mi łapkę w górę zostawisz. Natomiast tutaj. W tym hotelu, symulatorze te łapki w górę mi nic nie dają, bo jak sami widzicie, ymm, no nic to nie daje, nie? Nic to nie daje. W sensie nie ma żadnego challenge'u, że nie wiem, że mam utrzymać przez ileś dni tyle i tyle łapek. Wiecie, gdyby to wszystko jakoś naprawdę miało ręce i nogi, ale to. Jery, ile ja tu miałem, słuchajcie. Tyle miałem brudnej bielizny, znaczy brudnych pościeli? No dobra. Juken Brudas, widzowie, Juken Brudas. Nie dość, że śpi w lochach, to jeszcze, kurde... No może wezmę sobie teraz jakąś jedną albo dwie pościółki na, na ten na zapas, wiecie? To ta sprzątaczka mi później zaj, zajumie i tyle z tego będzie. Dobra. Coś mieliśmy malowanie jakieś zrobić chyba, tak? A, dobra, mogę, słuchajcie, do łazienki już na zapas, bo ja teraz będę tak jakby na zapas zamawiał, widzowie. Tylko może zobaczmy ekwipunek. 30 nam starczy. Dobra. Czyli tak, jeśli chodzi o podłogę, to to nie było to. To musiało być to. Takie, taka ładna podłoga to była ta. Na bank. Na bank. Dobra. 206, 207 to sobie sprawdzimy od razu w tych pokojach, jak ta podłoga wygląda. 206 i 207. Tutaj też kobiecina wyszła, ona chodzi jak jakiś facet, nie? Serio, ta kobita szła jak jakiś chłop. 205? Dziwnie to jest. Tutaj. Też nie. Kurde, jak oni tą numerację robią? Przecież to jest bez sensu. Tutaj jest 206, 207. Aha. No okej, okay, no trochę bez sensu. A, dostawa mi przyjechała. Widzimy przez okno. No dobra, to ty tutaj sprzątaj kobiecino. No i tu będziemy też, widzicie, potem w tych pokojach robili na przykład malowania, nie? No tu niby jest coś tam pomalowane, ale też zobaczcie, że nie jest to jakoś fajnie tutaj poustawiane. Nie? W ogóle te obrazy, no wiadomo. Także to będziemy robili w następnym odcinku. Po prostu remont totalny pokoi. Wiadoma sprawa, ale ty kobieto masz ruchy, masz czapkę, jak jakiś kurde rusek. Jak Iwan jakiś normalnie ruska czapa. Jak zimno ci. Kurce, takiej grubej. Dobra, zobaczymy tą podłogę, moi drodzy. Zresztą i tak pójdziemy chyba do góry odmalować. A nie, bo jeszcze na dole nie jest odmalowane. U, hu, hu, to my jeszcze na dole nie odmalowaliśmy wszystkiego. I farby nam może nie starczyć. Dobrze. Ja tu się już za górę chciałem zabierać. Dobra, tak sobie z ciekawości, tylko zobaczymy tą podłogę do łazienki. Ścianą się zajmiemy w następnym. O, tak. Tak, 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 tak. To, to była ta podłoga. Nie wiem, mi się podoba. Wy możecie oczywiście widzowie dać znać w komentarzach, bo to też jest seria dla Was. Więc możecie dać znać. To już jest moment, w którym będziemy się zaprojektowanie zabierali. Także będziemy zwracali uwagę, nie wiem, na kolory ścian. I nieważne, czy coś będzie drogie, czy nie. Po prostu będziemy lecieć z tematem, nie? Więc wiecie. dobra, to już po schodach będzie szybciej. Także możecie śmiało pisać. No myślę, że tu w lobby bym słuchajcie, w lobby bym nie zmieniał tej podłogi, bo wydaje mi się ta ciemna podłoga całkiem spoko. Jasna była za jasna. O, tak to powiedzmy. Co do koloru ścian w lobby, to pamiętajcie, że zawsze będziemy zarabiali, no to będziemy mogli przemalowywać, no wiecie. Tylko sucharem na pewno jest to, że, że tu nie mamy za dużo tych tekstur, też tak do wyboru. I jakby to nam nic nie da, poza już taką satysfakcją, wiecie, to już będzie taki odgrzewany kotlet moim trochę odczuciu widzowie tak szczerze. No bo jakby... Co ja tutaj dalej mogę, że tak powiem, robić? Tu się jeszcze zastanowię, jak tą klatkę schodową zrobimy. No bo co nam to daje tak naprawdę, że my tutaj raczej tylko takie wrażenia wizualne, no bo jakby seria i tak no, zbliża się ku końcowi, bo my nie mamy żadnych challenge i... To naprawdę zbyt szybko, jak dla mnie, zostało wykonane, nie? Tu ewidentnie brakuje. Aha, koniec. Dobra, trzeba zamówić tapety. Czyli jednak mi nie starczyło malowania, dobra. Jednak, słuchajcie, zbyt szybko. Nie wiem, po prostu uważam, że zbyt szybko. Tyle, tyle, tyle wam powiem. 30 to było za mało. Oj, to nawet nie zamówimy, więc. My zamawiamy ile się dano, trudno. Na razie nic nie sprzedajemy. Proszę, bo tego wora wyrzucimy. Gdyby dało się, nie wiem, jakoś zaprojektować słuchajcie, to lobby, że tam mówię, powstawiać jakąś sofę, cokolwiek, to też bym miał taką fajną zabawę. Wy, wy pewnie też, no bo byśmy mogli. a e, rzucić nawet nie umiem. Aby te śmieci wywieźć, widzowie. No i spadnie. No i wiedziałem. My teraz dwa wory spadły. Kurde. A czemu ja śmieci nie mogę, słuchajcie, zamówić? Nie ktoś mi powie. To jest ciekawe. Teraz na miesiąc się śmieciarę zamawia, czy co? Już jest tak pełno, że wypadałoby te śmierdzące śmieci wywieźć stąd. No już tu nie wiem, od, od trzech miesięcy, słuchajcie, kisną. Koło 90 dnia pewnie mamy. Zaraz zresztą zobaczymy widzowie, który to jest dzień. Hmm, chyba koło 90 dnia mamy. Tak? O nie, jest to to od trzech miesięcy, słuchajcie. Czterech miesięcy. Od czterech miesięcy nam śmieci kisną. Dobra. Zanim ten gagatek zacznie ziewać, chociaż niestety wątpię, żebyśmy cokolwiek zdążyli zrobić, niestety. Szkoda, że tu jakby nie da się bardziej. No nie da się nic więcej zrobić. Dobra. To tu mamy ten dół pomalowany już. Nie powiem, żeby to było coś, co by mnie satysfakcjonowało. Górę można wtedy dać na inny kolor, jakbyśmy bardzo chcieli, przy czym też nie mamy, słuchajcie, za dużego pola popisu z tymi kolorami. Nawet jakbyśmy mieli na drogą teksturę zbierać, to wiecie, no też nie chciałbym góry mhm. dawać na taki sam kolor, jak na przykład są pokoje, nie? no bo to jakby sensu by nie miało żadnego. Wolałbym, żeby pokoje miały inne kolory. No dobra, no jakoś tam to zaczyna wyglądać. Tylko pytanie, co nam to daje? No nic nam to nie daje. Dobra, idzie ktoś tutaj, o kurde, ale się pozwalniało pokoi. Moi drodzy, widzicie, robota ciężka, a ten tu ziewa. Idą jacyś klienci, chyba idzie klientka, to 100 jedynkę jej trzeba. Nie ma zmiły widzowie, nie ma ziewania, nie ma spania. Przątaczki, widzicie, już mnie olały, pojechały sobie do domu. O, a tutaj jasna podłoga, jak widzicie, nam się sprawdza idealnie. Także w pokojach będzie jasna podłoga. Pomyślę, czy w apartamentach, bo to tak będzie, może też i z zewnątrz fajnie przez okno wyglądało. Czy w apartamentach tych dużych nie zrobić po prostu koloru ścian na czerwono. No tutaj na pewno zrobimy jakąś fajną. No zobaczymy, co zrobimy. A co do tej podłogi. O, no zobaczcie, no moi drodzy, no to, 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 to mi się podoba. Oczywiście do apartamentów gdzieś tam się wstawi jacuzzi, ale to też zobaczymy, jak ściana się pomaluje. Także to będzie jakby osobny odcinek jako następny. I to będziemy w następnym odcinku robili, jeśli chodzi o remont pokoi. Tak jak widzicie już po części. O na jeden dzień. Trochę dałem ciała. Dobra, tam szybciej zwolni. Także będzie malowanko. Będzie, wiecie, dużo roboty z tym. Łazienkami też się moi drodzy zajmiemy. O, ale tu naśwignione. Chociaż jak już widzicie, tu już jestem, to ja już muszę ten. I, I jakby nie rozumiem, dlaczego na przykład nie mamy odblokowanego tej kłódki. Oj, co ja robię? Dużo rzeczy nie rozumiem, dużo rzeczy jest tu dla mnie takie, no. Ech. Właśnie, wypadałoby zapisać. Kurde. Aż, aż z wrażenia, słuchajcie, źle klikałem, nie, nie w ten klawisz, co trzeba. Już, 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 już. Tylko to już ogarnę, już. Żeby co, co by minusów nie dostawać za darmo, nie? Taczki pojechały, to nie ma wyjścia. Szef musi pracować. Dobra, to to już też wyniesiemy, no bo jak już mamy ładne wykładziny, to już śmieci śmierdzące nie mogą być. Wypadałoby, słuchajcie, śmieciarkę zamówić. Oby nam się też nie powiesiła. Już, pani idzie do pokoju 102. Niby jest nieogarnięty, nie wiem dlaczego ogarniałem. Dobra, ja idę spać tym gościem. No nic, moi drodzy, ogarnęliśmy dzisiejszy cel. Znaczy, jeszcze mamy mm, troszeczkę do domalowania. Tutaj będzie trzeba tą klatkę schodową jakąś, jakąś tapetą fajną wyłożyć. Także z pewnością też jeszcze nas będzie czekało e, troszkę pracy z tym. A w następnym odcinku zajmiemy się remontem pokoi. Więc dzisiaj jeszcze chcę tylko skończyć, moi drodzy, te. Tę górę w zasadzie, nie? Tam nie wiem, tu chyba też się da wymalować górę, także chciałbym jeszcze zamówić te różowe. Wolałbym różne kolory dać, że na przykład góra by była w innym kolorze. Tak, tak mi się wydaje, wiecie, że mogłoby być fajnie. To 109, która się była wolna tu. Alkohole, wiadomo, podstawa. No, w tych małych, słuchajcie, pokojach, moi drodzy, to ja tu nie będę. Zobaczcie, jakiś cudów robił. Mogą być luksusowe, bo mogą być. Nie ma problemu, żeby był zlew luksusowy, wiadomo, tak? Prysznic i kibelek. Jest sobie wanna, ale tutaj no, już nic więcej nie zrobimy. Nie wiem, czy obraz będzie w łazience. Zastanowimy się. Ja tu mam wrażenie, że w ogóle światła chyba widzowie nie ma. Więc światła też będziemy musieli do łazienek powstawiać. No i tu może też potem powymieniamy, mimo że to są jakieś średniej klasy pokoje, ale może damy luksusowe łóżko. Zobaczymy widzowie co zrobimy. Jak to urządzimy to zobaczymy. Nie będziemy tu teraz analizowali tego co będzie w następnym odcinku. To już się moi drodzy zobaczy. Jestem ciekaw, ile uzbieram kasy i stwierdzę, że nie ma co z, tym, co, co z tą kasą robić, bo póki co, zobaczcie, mamy naprawdę ładne te zarobki już, ale jestem w stanie praktycznie każdą, każdego dolara zarobionego nieźle przyinwestować, nie? Jak sami moi drodzy widzicie. Natomiast jestem bardzo ciekaw, w którym momencie to się stanie tak, że ja już nie będę miał co z kasą robić. No chyba, że będę, nie wiem, ściany musiał przemalowywać jeszcze raz, nie? żeby móc tą kasę na coś wydać, żeby wiecie, hotel miał koszty, żeby podatków nie płacić. Aha, lampki miałem. Wiecie co, to może teraz zrobimy temat lampek. Jeszcze, no bo skoro temat był, że lobby urządzamy, no to wypadałoby, słuchajcie, te lampki myślę, że ogarnąć. No to już mamy za stówkę, a 109 ja osobiście chyba robiłem. Dobra, to też. I można lampki ogarnąć, moi drodzy. To był standard budżet, standard, nie ma elitarnej. Standard Room Lamp. Ekonomii. Aha, czyli do... Ale wiecie co, ja bym sprawdził, czy my możemy... Bo jeżeli mamy taką lampę, czym te lampy się różnią? Jest jedynka i dwójka, czy możemy drugą lampę wstawić? Dobra, 12 lamp zamawiamy. Nie wiem po co, o, 205. piątka, już nie patrzę, czy jest alkohol, czy nie, na razie widzicie. Też wiadomo, no te alkohole dają nam zarobek. Tylko niestety kosztem tego, że muszę każdy pokój odwiedzić, żeby, słuchajcie, do każdego pokoju muszę pójść, aby, aby to zrobić. Zobaczcie, jak nam ładnie te łapki w górę poszły, w... chociaż mówię, nie dbam o to jakoś tam. Jaki fuks, nie? Ja pierdzielę, widzowie, wygrałem normalnie na loterii. Czy tak one by mi się zblokowały, to już byłby był koniec serii przymusowy. Ja nie wziąłem tego pod uwagę, widzowie, że niektóre rzeczy właśnie safe. Niektóre rzeczy, słuchajcie, są ode mnie kompletnie niezależne. Jak widzicie oczywiście po datach w sejwach, no odcinki nagrywam naprzód, na zapas. I dzień, w którym dlatego też często z opóźnieniem yy, słyszycie jak odnoszę się do waszych komentarzy, nie, bo bo jak widzicie, no robię to innym terminie. No... A bo ja lampki zamawiałem, dobra. Ja pierdzieje dzielę, you can chłopie. Zobaczcie lampkę można lampkę można zdemontować, można zamontować nowe, natomiast to tak naprawdę jest wszystko, co możemy już w recepcji zrobić. My tu już więcej nie mamy żadnych, yy, słuchajcie, kompletnie niestety możliwości. Przykro mi bardzo. Widzicie, wam nawet konkretnie wmuszają, w których miejscach ta lampka ma wisieć. Nie możecie sobie jej byle gdzie powiesić. Musi wisieć tu i koniec. Jeszcze jedna powinna być. No i tylko tyle lampek możecie, nic więcej nie możecie zrobić. Także, no niestety, moi drodzy. Nie jest to, kochani, tak kolorowe. Jakbyście chcieli, nie wiem, lepiej oświetlić wasz hotel, to to też tak nie będzie działało, jakbyście sobie e, tego życzyli. Zdemontujmy wszystkie, słuchajcie. Tak pewnie jeszcze będzie trzeba. No, ale ci... A właśnie robimy ciemny hotel, słuchajcie. Nudzi się właścicielowi. ho, tam gościu, bo ci światło zgaszę. Nudzi się właścicielowi, bo kurde twórcy gry nie dali mu challenge, no to właściciel hotelu, słuchajcie, sobie demontuje wszędzie lampy, żeby się nie nudzić, nie? Żeby coś się działo, słuchajcie, dymy na odcinku, widzowie, dymy, ewidentne dymy, ale mi kasy wleciało, no. Mamy dymy na odcinku, bo Juken, kurde, Pruken demontuje lampy, wszędzie. będzie cały ciemny, kurde, hall, będzie zdemontujemy wszystko, nic już nie ma. Będzie podomentowana, ale szkoda, że nie można innych lampek też jeszcze tutaj dać. No, ten już zaczął ziewać. Okropni są ci twórcy nie? z tym dziewaniem. Powiem Wam szczerze, są tak okropni, że masakrano. O i teraz będę musiał szukać, gdzie mogę. A tu mogę lampkę niby, dobra? Nie, no dobra, tu mogę. Okej, okay, no ale czemu mi wmuszają, gdzie te lampki mają wisieć? A ja nie mogę sobie sam decydować. No, tak trochę bez sensu, nie? Idziemy tego śpiocha zaraz do snu położyć, bo. Tu jeszcze oczywiście klatkę schodową zrobimy, ale to będzie przy okazji. Yy, będzie przy okazji widzowie tego yy, następnego odcinka, nie? Także. u, to jedynkę bym ogarnął z alkoholem, chociaż. A mamy w ogóle alkohol? Coś tam jeszcze mamy. Dobra, to 101 jedynkę mu ogarniemy na szybko. A zresztą, słuchajcie, chociaż gościu w gaciach przyjechał, to po co mu po co mu pościel? Ważne, żeby miał posprzątane, nie? Ta niech pozamiata szybko. Olać tą pościel, widzowie. Gościu przecież w galotach przyleciał. A my mamy zasadę, że jak chłop przyjeżdża w galotach, to my mu nie dajemy, słuchajcie, pościeli. Dobra, ma alkohole. No, idziemy tego o, nie, w galotach to była ta druga. Nie, ten te... nie, ten w bluzie przyjechał. Sorry, w stroju jest ta poprzednia. Dobra, to, to tamtej damy, jak jest w stroju, to w ogóle damy nieposprzątany pokój. i tyle łapek w górę mamy, że jak nam coś spadnie się nic nie stanie. Dobra, moi drodzy, idę położyć tego gagatka, czyli będziemy w następnym odcinku kontynuowali konkretnie z pokojami. No dziś się będę już z wami żegnał krótszy dzisiaj e, moi drodzy odcinek, także drogi widzu, będzie mi bardzo miło już tradycyjnie jak zostawisz łapkę w górę komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, może jeszcze masz jakiś pomysł, co by tu można porobić. Oceń proszę też, co myślisz o tej, o tej rozgrywce. Na ile, na ile zgadzasz się z tym, co mówiłem, że tu jeszcze brakuje czegoś, żeby jeszcze można byłoby porobić. Będę chętnie czytał wasze komentarze. No i do zobaczenia w następnym odcinku, czy w innej serii, bo na pewno też takowa będzie. Także też czekam na wasze propozycje, co ewentualnie byście chcieli zobaczyć. Jeśli to poczuję, że tutaj można fajnie biznesowo się rozwijać, to może taka seria się pojawi. Oby nie było to coś super drogiego, oczywiście, no bo tutaj cena często jest też wyznacznikiem. Także do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.